Witamy Państwa serdecznie w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Chevroleta HHR z silnikiem o pojemności 2,4 litra, mocy 170 koni mechanicznych. Jest auto z 2008 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32, włoski systemik z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. W tym przypadku jest to system wyposażony w duży reduktor BRC Max. Tutaj mamy filtr fazy ciekłej z elektrozaworem, komputer sterujący instalacją, filtr fazy lotnej widzimy tutaj pod rurą dolotową oraz tryskiwacze gazowe możemy tam zobaczyć pod filtrem powietrza. Chevrolet z tym silnikiem spala około 12 litrów benzyny, gazu spali około 14 litrów, dzięki temu na każdym przejechanym 1000 km oszczędzimy aż 320 zł. Przejdźmy do przełącznika. Zamontowany on został w wolnym miejscu deski rozdzielczej po lewej stronie od kierownicy. Jest to miejsce wskazane przez klienta. Na przełączniku widzimy poziom gazu pozostały do wykorzystania oraz tryb zasilania, czy jest to gaz, czy jest to benzyna. Idąc dalej, przejdźmy do wlewu, który tu znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Jest to wlew z dokręcaną końcówką. Po zatankowaniu końcóweczkę odkręcamy, zamykamy klapkę i żaden z sąsiadów nie musi widzieć, że mamy instalację gazową. Ostatnim już elementem samej właśnie instalacji gazowej jest wlew, znaczy przepraszam, zbiornik w sumie. Jest to zbiornik o pojemności 34 litrów, miejsce mamy bardzo ograniczone przez akumulator, który znajduje się w bagażniku. Mimo to taki zbiornik pozwoli na przejechanie około 200 km na jednym tankowaniu. Powiedzmy coś teraz o kosztach. Taka instalacja kosztuje 3200 zł, a zwrot następuje już po 10 000 km. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.